Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Prison Architect. Kontynuujemy naszą zabawę. 161. Możemy przyjąć jeszcze 97 więźniów, więc przy okazji zrobimy to. Wszystkich średniego ryzyka. Będzie jeszcze 61? No, ale będzie dobrze na razie. W ogóle czekam, aż będzie noc, to w nocy sobie pozbędziemy się kolegi. Okej, wszyscy już śpią. Tak. Testują urządzenie. Zresztą przyjdzie to otworzyć. No sam mogłem. Dobra. Ile on ma tych? Jaką on ma rodzinę, do cholery jasne, taką wielką? Matka, ojciec, to czemu to do osób przychodzi? To mi się zdawało, że jest tak dużo? A nie, bo tutaj jeszcze przysiadek egzekucji, naczelnik, świadkowie, świadkowie, ojciec, rodzina ofiary. A, dlatego tak dużo osób. Sam przyszedł z własnej woli. Egzekucja krzesłem elektrycznym więźnia Stephen Kress odbyła się zgodnie z planem o godzinie 3:29 w obecności świadków. Niestety na światło dzienne wyszły materiały dowodowe wskazujące, że Stefan był niewinny. Placówka nie poniosła jednak odpowiedzialności z tego tytułu i otrzymała standardowe wynagrodzenie za wykonanie egzekucji w wymiarze 10 tysięcy dolarów. No, był niewinny. Właśnie o to chodzi, że niektórzy, jak mają wielki procent, to są niewinni, ale chciałabym wam to pokazać, dlatego wiecie, zostawiłem go. Niech zdycha po prostu. Zastanawiam się, czy po prostu nie mogę zrobić tak. Wywalić są po prostu tego typa i tutaj tyle. Wszystkie dostępne cele do tego więzienia zbyt wysokiej jakości. A odczepcie się, są wystarczające. Ech, dobra. Za chwilę przyjadą kolejni. Osiem kafli dziennie tracę? What the f... Porządki w narzędziach. Badania nad dietą mogę tu zrobić.
kursy stolarskie. Gdzie to jest? Kursy stolarskie. Kursy stolarskie. Uruchomiłem. A ten drugi nikt nie przyjdzie. Git. Transfer więźniów. A, bo tego ze skrzesła jeszcze nie zabrali, co nie? Właśnie tu podejdź. To czemu on jeszcze się wyświetla? Stefan. On ma taki czarny mundurek, a tu jest mój. Tom Evans. Zabójstwo 25 lat. Dziewiętnaście lat ma dopiero. Takie kurde rzeczy przeskrobał. Zdechnie prędzej czy później, ale na razie zostawmy go sobie. To będzie zawsze nas przepływ gotówki. Dobra, mamy 221 więźniów. Jeden. Możemy jeszcze 36 przyjąć, więc dajmy sobie tutaj. Sześciu. Tyle mam wolnych cel. Oczywiście większość tutaj niektórych siedzą, bo na przykład... A nie, tutaj powinni gdzieś... A nie, dobra, już nic. Na niektórych jest po prostu cele zbyt wytrzymałe, zbyt wysoka jakość, więc po prostu tam nie chcą nawet siedzieć. Dziwnie są, Marko, ale... Ej... Jak w ogóle tutaj wygląda? Popyt, podaż, to jest wyrabia. Też wyrabiają. Też wyrabiają. Wy ich leczcie. Od dziś Riot tu będzie na stałe. Nie przez długi czas, ale przez jakieś najbliższe będą tutaj siedzieli cały... będą siedzieć. Ten ich przywódca mnie... irytują mnie. Dobra, gdzie jest przywódca? Mam pomysł. Ukazany przywódca, tu siedzi. Ja im kazałem. A, przeszukać wszystkich z bloku. Mm.
na ochronę, żeby nic nie odpierdzielał. Zostawmy go na zwykłą, ma izolatkę na 70. 94 godziny. A potem jak jeszcze z tego wyjdzie, to będzie miał zamknięcie na 24. Dobra, nie, tak na serio. Kurde. Jak to wygląda? Dobra, wszystko już jest z powrotem w normie. A to, że oni mają troszeczkę mniejszą morale, zrobimy w prosty sposób. No i rośnie. Rajota tutaj zostawimy sobie na stałe. Co tutaj mogę zrobić? W porządku, w narzędziach tego nie zrobię. Tego tym bardziej, bo teraz będą mi strali tutaj. No dobra, rozpocznijmy to zadanie. To powinno być proste, bo w sumie wykonaj dwa luksusowe łóżka. Czyli muszę po prostu poczekać, aż w warsztacie zrobię to, co mają zrobić. A, ważne, tutaj trzeba jeszcze zbudować. A przy okazji, dzięki, że mi się przypomniało. Zostawa mnie jedna rzecz, bo to jest kamera. Dobrze się tutaj dzieje, powiem szczerze, ale tak bardzo dobrze. To mi już ścinają i robią. Ogólnie patrzę, że ja te więzienie, gdybym chciał. Te moje więzienie ma wartość miliona 90 tysięcy. Milion 90 ma wartość moje więzienie. Dużo. Dobra. Puśćmy czas na maksa, niech to leci i gra. W ogóle czekajcie, gdzieś tutaj miałem naczelnik, biurokracja.
Załóżmy do 3000. Jak to wygląda? Wydatki, dochody. Zyski, inne zyski. No okej. Ile mam miejsc? Mogę przyjąć 53. Przeklikajmy szybciutko. W ogóle, co to są za więźnie? Przeczytajmy sobie o nich. Kategoria więzień w transporcie. Lista. I na śmierć musisz. Nie to chciałem. Nie wiem, o co w tym chodzi, bo tutaj nie mogę przeczytać. Transfer więźnia. Dzienny limit. Ja nie chcę dziennego limitu. Kurde, nie też tego usiedzieć, bo tutaj też to ledwo idzie. O, zbudowali. W sumie wiem, że to zbudowali chwilę temu nawet, ale... Lepiej zróbmy wejście tutaj, bo tutaj mam pomysł, co mogę zrobić. Co mogę odpierdzieć? W ogóle jak ten generator, który my obciążamy już od dawna? On jeszcze jakoś zipie? Jeszcze da radę, później tutaj mamy jeszcze jeden jakby co. Dobra, zastanawiam się, jak to tutaj ładnie zrobić. Szukać tutaj od razu będę chciał wyiki. Jak widzicie, w chuj wykrywaczy, bo tutaj ci nie mogą zdobyć broni za bardzo, więc jak widzicie tutaj zabezpieczenie antybroniowe na poziomie mistrz. Co nie? Wykrywaczy tutaj będzie dużo wykrywaczy. Zajebiście dużo wykrywaczy. Co w ogóle wymaga warsztat? Piła robocza, prasa robocza, stół. Piła. Prasa robocza. Roby. Powinien tutaj zrobić jeszcze jakiś cmentarz, patrzę. Od dziś to jest cmentarz. Jak się to zwie? Stół stolarski. Syty. Stoły stolarskie. Dajmy tutaj.
i ogólnie trochę stołów. A, jeszcze tutaj ma być ten kontroler drzwi w tą stronę. Dziękuję. Jak będą stałe kary, to będą wpierdziele. Czekam, aż ono pracuje stałe kary. Trwałe. Przepraszam, trwałe. Wiedziałem, że to prędzej czy później nie wytrzymi i zrobi kabum. Wiedziałem. No to po prostu wiedziałem, że ten generator nie wytrzyma już takiego obciążenia. Zróbmy tak, odetnijmy szybko, proszę, od zasilania ten kabelek. Weźcie to jak najszybciej potraficie, usuńcie ten kabel. A, przy okazji. Blisko wyjścia byliście ogólnie już. Ogólnie ten to był już zadziwiście blisko wyjścia. Był. Dobrze powiedziane. Był. Zastanawiam się, jak wy przez te ściany wchodzicie? Oni po prostu wejdą przez ścianę i takie, aha, okej, dobra, jak to się stało? Zamontujcie tę bramę, bo inaczej ta dwójka idiotów nie wyjdzie. A to ma być 53 minimalny, dobra, minimalny to akurat na spoko, bo już mi się coś przewidziało. Zbudowaliście to, czy budujecie jeszcze? Jeszcze budujecie.
Trwałe kary za sekundę będziemy mieli. Git. Stacja. I to będzie kolejne źródło zasilania. Dałem nie to, nie to chodziło. Patrzcie, nawet czasami niektórych zwalniają. Takie potrójne drzwi, żeby to oddzielało sektory. A te na razie zostawmy otwarte, bo w sumie zanim oni to poznoszą. A tutaj jeszcze trzeba dać też przy okazji. Przez niskie ciśnienie wystarczające. Tu się znowu nawalają? No nie. To niech zawsze tak w rynku będzie. No, muszą być po prostu. No co ja wam poradzę, no. Budujecie to? Dziękuję. Gdybym wiedział, co to jest ten transfer więźnia, tutaj bym na pewno to musiał zbudować specjalny dla nich blok, co nie?
był dźwięk wyłączonego generatora, czy jak? Nie, pracują wszystkie. Dobra, ci tu pracują. To za chwilę będzie chodzić. A my tutaj w międzyczasie już damy. Jak to na naszym cmentarzu? Mogę dołożyć jeszcze nagrobków? Tak, oczywiście. Te więzienie jest zadziebiście duże. Tutaj mam jeszcze dużo miejsca do rozbudowy, ale jak widzicie, ja na razie zapełniam to. Ten cały dół i tutaj bok. Zobaczcie, ile ja tutaj zrobiłem wykrywacz. Tutaj jest 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i dana 2 na wykrywaczy. 12 wykrywaczy. Tutaj jak od wejścia mają 3, jak tutaj idą do góry, tutaj mają 4, 5, jak idą do góry, tędy. Jak tędy idą, tutaj mają 3, jak idą jeszcze w dół, to mają 4, 5. Więc jest tego dużo ogólnie. Ogólnie czekam, aż ten kabel zrobię. Jeszcze tylko kilka sztuk i będzie gotowy. Dobra, musimy już kończyć ten odcinek, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ryczką, na razie, no i cześć, papa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Prison Architect. Pa, pa!